W roku 456 ja, Franciszek Wilon, jak rączy rumak pod Chomontem scholarz nad losem swym pochylon, za wegecjuszem rzymianinem, mędrcem, co każe się rachować z każdziuchnym popełnionym czynem, aby się w czas nie rozczarować, pisze. Przed Bożym Narodzeniem, w czas martwy, miły mało komu, gdy wilk się karmi wichru tchnieniem, a każdy radziej siedzi w domu z czaszą u ognia, otom gotów, aby rozerwać ostatecznie więzienie tych miłosnych oków, które me serce dręczą wiecznie. A kiedy zima, wiatry ziąb, w gospodzie pragnę znaleźć kąt. Tam sobie mógłbym darmo żyć, tam gdzie z pewnością muszą być baranki i świnki, statko kur, szyneczki, wędlinki, kiełbas, sznur, gdzie w beczkach słychać wina szmer i we woreczkach wisi ser. Gosposia dworna i jej mąż usługiwaliby mi wciąż. Ona najmniejsze z moich chceń spełniałaby i w noc, i w dzień. A on, nie zazdroszcząc wcale nam, zostawiałby nas wciąż sam na sam. I czegoż by jeszcze brakło tam, gdy miałbym wikt i ciepły piec. Podjabła się po zamkach wlec. Więc kiedy zima, wiatr i ziąb, w gospodzie pragnę znaleźć kąt. Tam sobie mógłbym darmo żyć, tam gdzie z pewnością muszą być baranki i świnki, statko kur, szyneczki, wędlinki, kiełbas, sznur, gdzie w beczkach słychać wina szmer i we woreczkach wisi ser. Baranki i świnki, statko kur, szyneczki, wędlinki, kiełbas, sznur, gdzie w beczkach słychać wina szmer i we woreczkach wisi ser.